Słowo Boże w Księdze Izajasza 44:22 uczy nas: starłem jak obłok Twoje występki, a Twoje grzechy jak mgłę. Księga Izajasza 44:22. Tak, możemy w tym fragmencie znaleźć koncepcję umorzenia długów. Umorzenie długów. I tutaj posłużę się taką historią o pewnym angielskim właścicielu ziemskim, który jest ilustracją tego procesu umorzenia długów. Pewnego ranka angielski właściciel ziemski kazał wywiesić plakat we wsi należącej do jego posiadłości. Zdumieni mieszkańcy wsi mogli przeczytać: każdy, kto przyjdzie do mnie przed południem z kompletną listą swoich długów, otrzyma ich umorzenie. Wiadomość okazała się sensacją. Wielu było wątpiących, a jeszcze więcej wyśmiewających tę propozycję. Mimo to, w miarę upływu czasu, tłum przed plakatem stawał się coraz większy. Nikt jednak nie odważył się pójść do właściciela ziemskiego w obawie, by nie zostać wyśmianym. Około godziny 11 ktoś w końcu poszedł do dworu magnata, mimo że ludzie kpili z niego. Został przyjęty przez pana dworu, który oficjalnie uznał, że jest on wolny od wszelkich jego długów. Potem zaprowadził go do sąsiedniego pokoju i zaprosił na obiad. Na zewnątrz trwały spekulacje, czy właściciel ziemski dotrzymał obietnicy. Po południu wolny od długów człowiek wyszedł radosny na zewnątrz. Wielu teraz próbowało uzyskać umorzenie swoich długów, ale było już niestety za późno. Ta historia przypomina nam o długu, jaki każdy człowiek ma wobec swojego Stwórcy. Długu grzechu. W tym zakresie wszyscy jesteśmy niewypłacalni. Jednak Bóg oferuje nam swoje przebaczenie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie zmuszając jednak nikogo do niczego. Właściwy czas na przyjęcie Bożego przebaczenia jest teraz, dzisiaj. Niestety wiele osób nie przyjmuje tej oferty. Dlaczego? Może dlatego, że trudno im przyjąć słowo Boga, zaufać Mu lub sprzeciwić się opinii innych i powierzyć się Bogu pomimo drwin i otaczających ich ludzi. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia, mówi drugi list do Koryntian, 6:2. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a wtedy będziesz zbawiony, wtedy twoje wszystkie długi zostaną umorzone i będzie prawdą w twoim życiu to, co Izajasza 44:22 jest powiedziane: starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę.